Thank you.
Thank you.
Będziesz miał możliwość opowiedzieć swoją historię. Nie skrzywdzimy nikogo, prawda? Poszło ci świetnie. Będziecie tu teraz wszyscy siedzieć i zastanawiać się nad sobą. Hity września w Canal Plus Premium i online na canalplus.com. W cyklu Agenci w akcji. Projekt Larson. W niedzielę o 20:00 w Canal Plus Film i online na canalplus.com. W najbliższy poniedziałek o 20:00 Ostatni smok. Zemsta. W Canal Plus Film i online na canalplus.com. Hity miesiąca w Canal Plus VOD. To wszystko i dużo więcej w Canal Plus VOD po podłączeniu dekodera do internetu. Czego ryjesz? Czytasz moje wiadomości? Niechcący mnie nacisnęło. Oddawaj to. No, muszę przyznać, że zmiana tego wizerunku to jest dosyć karkołomna kwestia, dlatego że trzeba inaczej za każdym razem wyglądać, dbać o długość włosów, zarost, kolor też tego wszystkiego, można go zmieniać. Tutaj mamy już trzecią z kolei etiudę, gdzie na początku byłem cały zarośnięty, potem trochę bardziej przylizany z zarostem. Dzisiaj na zero kompletnie, co pasuje do polityka. Jeżeli w każdej z tych etiud uda się stworzyć zupełnie autonomiczną postać i będzie to wiarygodne, no to super. Zobaczymy, czy nam się to uda. Staramy się, charakteryzacja robi co może, kostiumy tak samo. No i my z Zochą też próbujemy za każdym razem być kimś innym. Przedszkole zostało zamknięte po makabrycznej zbrodni. Niezrównoważona psychicznie przedszkolanka zasztyletowała tutaj dziecko podczas leżakowania, a następnie powiesiła się. Sam serial już jest świetnym pomysłem, a że taki krótki, tym lepiej. No. Jeżeli zachowamy pewną szlachetność formy i będzie to podane w taki sposób filmowy, na czym nam zależy, to myślę, że to będzie dla widzów coś nowego, coś fajnego. I no, sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. Szczerze, no tak, ja bym został na Canal Plus. Zresztą te poprzednie odcinki z Maćkiem Szturem, Magdą Cielecką też oglądałem. To było też dosyć interesujące, co oni zaproponowali. Fajnie tu masz. Rodzice lekarze. Ja chciałam być kosmetyczką. Oni, że nie ma szans po naszym trupie. O. No więc to jest trochę taki zgniły kompromis.
Mam poczucie, że razem z Zosią udało nam się zrobić fajne duety. Robota Zośki jest fantastyczna, jestem absolutnie zachwycony pracą z nią, bo przede wszystkim robimy w dosyć trudnych warunkach, a Zośka, młoda aktorka, przecież uznana już i to bardzo, proszę mi wierzyć, nie gwiazdorzy, a zdarzy się to młodym aktorkom, jest dzielna, w ogóle przez te plany, czy mróz, czy wieje, czy mamy kłopoty różnego typu, to ona sobie na pewno radzi świetnie w każdych warunkach. Także bardzo fajne spotkanie z Zosią. No i cieszę się z tych naszych duetów, z tych naszych filmów. Myślę, że będę oglądał to z radością. Mam nadzieję, że państwo również. Specjalnie dla was spędzę dziś noc w nawiedzonym przedszkolu. Cześć, tu Antek Królikowski. Zapraszam serdecznie na serial Pisarze. Serial na krótko. Już wkrótce w Kanał Plus. Kinga Burzyńska, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. To jest Chrumcia, to jest Pumba, to jest Marcin Kostrzyński. Drodzy państwo, dotarliśmy tym razem do Marcina, do twojej, no powiedziałabym, leśnej bazy. Możesz już włączyć dzika. Mogę już włączyć dzika, bo tak, my wyłączaliśmy budzik tu śpi, teraz... Budzik śpi, teraz nie będzie chciał wstać. Słuchaj, wyłączyliśmy dzika, a w ten sposób to zrobiliśmy, że po prostu głaskaliśmy te dziki po cycówkę. Każdego dzika można tak wyłączyć. Wystarczy tylko włożyć rękę pod brzuch i już dzik leży i śpi. Marcin, ty dla tych dziewczynek stałeś się tatą, zaadoptowałeś te dziki. W którym państwie oprócz Rusi tytułem władców był dawniej kniaź? Rosja. W pytaniu było oprócz Rosji. Idzie o Litwę. Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pytania na śniadanie. O tutaj wszyscy do mnie machają, że tam mam mówić. Oczywiście wszyscy, mówię do państwa, do tam jesteście państwo teraz. Drodzy państwo, bo ja chcę powiedzieć tak, że wiklina jest ładna, ale niekoniecznie najwygodniejsza. No dodam tylko, że jak odbijały potężne, to były tankowce, na pokładzie których ludzie koczowali, to wszyscy śpiewali jedną i tą samą rzecz. Panie doktorze, proszę wyciszyć, bo pewnie dziś taki dzień, że sporo pytań. Nie rzuć im ziemi, skąd nasz ród. Od grudnia kolejne zmiany w ruchu drogowym, wyższe kary i większa liczba punktów karnych za niektóre wykroczenia. Czerwcowe zmiany w prawie spowodowały spadek liczby wypadków. A przed nami już teraz te najnowsze informacje pogodowe. Szykują się zmiany w pogodzie i to poczujemy tej nocy już bardzo mocno. Właściwie możemy powiedzieć, że wszędzie wtargnie front atmosferyczny. Nawet jeżeli gdzieś nie widać opadów, to mogą państwo być pewni, że one się pojawią. Mamy tutaj mapę, która owszem, ale obowiązywała poprzedniej nocy. Prawda jest taka, że ta temperatura tej najbliższej nocy będzie niższa. I właśnie widzimy, że nie ma nadal żadnego innego pomysłu na uprawianie polityki, jak kontynuowanie straszenia polexitem. Straszył Grzegorz Schetyna, straszyła Kidawa-Błońska, straszył Rafał Trzaskowski. Teraz będzie nas straszył Rafał Tusk. Donald Tusk. Nikt się tego nie będzie bał. Jeśli dotyczy was ten problem, nie wstydzimy się, udajemy się do specjalisty, na pewno zaradzą i pomogą. A tymczasem przenosimy się do kuchni. Coś urwało, nie mam dźwięku, wiecie? A jestem? No to jestem. Jak jestem, no to lecimy. To jeszcze na koniec dla państwa zamiałczymy, a może nawet nie tyle my, co pewien kot. Do niecodziennej sytuacji doszło podczas uniwersyteckich rozgrywek w futbolu amerykańskim w Miami. Zabłąkany kot spacerował po barierkach trybun i w pewnym momencie się z nich zsunął. Kot nie zdołał się utrzymać i zaczął spadać. Na szczęście zwierzę bezpiecznie wylądowało dzięki fanom, którzy rozwinęli flagę. A nagranie z jego udziałem stało się hitem internetu. Sposób na blondynkę. Dziś o 20:00 w Kanal Plus Film i online na kanalplus.com.
cykl Agenci w akcji w Canal Plus Film. Człowiek, którego ścigasz, jest zabójcą, duchem. Zamierzasz mnie zabić? Nie. Zapraszamy na najlepsze kino wojenne, szpiegowskie i sensacyjne. Potwierdź zlikwidowanie celu. Cel zlikwidowany. Agenci w akcji. We wrześniowe niedzielę o 20:00 w Canal Plus Film i online na canalplus.com.